Tuż przed południem uczniowie z pierwszego liceum imienia Władysława Broniewskiego wraz z nauczycielami i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracowali na cmentarzu. My się zajmujemy tym w ośrodku tak jakby z urzędu, czyli my te pogrzeby organizujemy. No i powiedzmy, że do nas należy dbanie o te groby, chociaż no, w zakresie naszych obowiązków tego nie ma. Te groby tak naprawdę w ciągu roku nikt nie dba, więc no, jest trochę pielenia, trochę wyrzucania śmieci, bo ludzie na te groby składają to, co wyrzucają z własnych grobów, ale no wszystko do ogarnięcia, więc... Groby zapomniane, ale przez Was jak najbardziej dbane. Tak, my mamy ewidencję, wiemy w którym miejscu, wiemy, znamy nazwiska, ponieważ my się tym zajmujemy, więc to tak jakby nam jest najbardziej znane tutaj w naszym dziale. Aczkolwiek no, w innych tam miejscach jak dziewczyny również się tym zajmują, chociaż najbardziej tutaj, bo to jednak są przede wszystkim osoby bezdomne, które nie mają nikogo, kto mógłby się tym pochówkiem zająć. Uczniowie zbierali liście, zamiatali groby, zapalali znicze, a nawet wykonywali drobne naprawy. Licealiści robią to już drugi rok z rzędu. Jak sami podkreślają, to wyjątkowy dzień. Dzień Wszystkich Świętych. I o takie miejsca trzeba dbać. Była taka akcja zorganizowana, że po prostu mamy skrócone lekcje i idziemy na cmentarz i nikt nie miał żadnego problemu, żeby z tym pójść. Czy bardziej chodzi tu o pomoc, tego by są bardzo zaniedbane i nie ma kto ich ogarniać. Podziękowania się też należą i od razu muszę przyznać wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, dlatego że zrobiliśmy zrzutkę tak zwaną i wszystkie znicze, które zostały zakupione, są zakupione z prywatnych środków naszych zbiórkowych w ośrodku. My byśmy chcieli, żeby te groby wyglądały dobrze, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, staramy się, żeby tak było.